Czy każdy może mieć ogon syreny? Jak zrobić domową farbę tablicową? Z jakiego kraju pochodzi najbardziej wpływowa blogerka modowa świata? Między innymi na takie właśnie pytania poszukiwali odpowiedzi uczestnicy spotkania E-Pasjonaci, które odbyło się 30 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej w ramach kampanii Tydzień z Internetem. Głównym elementem spotkania był quiz dotyczący majsterkowania, gotowania i szycia, a więc obszarów bliskich naszemu życiu codziennemu. Każde pytanie czy zadanie quizowe stało się okazją do przedstawienia ciekawego bloga. Tydzień z Internetem to doroczna ogólnoeuropejska kampania, której celem jest zachęcanie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje internet. W Polsce odbyła się już po raz 7. W dotychczasowych edycjach wzięło udział 1700 instytucji oraz ponad 63 tysiące osób. Co na temat spotkania sądzą uczestnicy? Ponieważ korzystam na co dzień z internetu, więc te rzeczy są mi znane, a ponieważ krawiectwo mnie nie interesuje, bo nie szyję wiele rzeczy, to może gotowanie tam coś, to tyle by mnie interesowało, więc, ale miło było. Podobają mi się te blogi kulinarne i myślę, że na pewno z nich skorzystam, poznałam nowe blogerki, bardzo ciekawe programy, na pewno skorzystam. Mimo, że człowiek na co dzień siedzi przy tym komputerze cały dzień, no ale zawsze się coś fajnego i ciekawego jeszcze dowie, nie? No zawsze można jakieś swoje pasje rozwijać i mimo, że wiemy, że dużo ludzi korzysta z internetu, to czasem liczby nas zaskakują i to pozytywnie, że jednak warto tworzyć takie blogi i że ludzie z tego korzystają i pomaga to nawet w codziennym życiu czy w rozwijaniu swoich pasji. No ogólnie spotkanie nam się bardzo podobało, no to już nie jest pierwsze spotkanie, bo to już jest chyba trzecie albo czwarte, bo co roku jest właśnie tydzień z internetem, co roku organizujemy, co roku jest inny program. No w tym roku akurat były te blogi bardzo fajne, dużo się można było dowiedzieć, zobaczyć, jak coś można zrobić. Ja bym powiedziała, że blogi są bardzo przydatne w życiu nawet codziennym, ponieważ dużo łatwiej jest na przykład upiec ciasto, oglądając sobie blog, jak ktoś to wykonuje po kolei, niż na przykład czytając przepis, co nie zawsze jest takie proste. Czy uczestnicy spotkania E-Pasjonaci zaczną prowadzić własne blogi? No bardzo kusząca ta propozycja, no ale tak na co dzień troszeczkę zajmuję się takimi różnymi sprawami rękodzielnictwa. No można zawsze coś pomyśleć, nie? No raczej nie. Ja raczej. To znaczy ja w tej chwili nie mam za bardzo czasu na to, ale może kiedyś tak. O organizacji akcji w Bukowinie Tatrzańskiej opowiedziała pani dyrektor Anna Furczoń. W zasadzie jest niewielkie zainteresowanie na tego typu akcje. Może za mała promocja była, zbyt późno dowiedzieliśmy się, to znaczy zbyt późno przystąpiliśmy do tego, ponieważ z pewnych względów formalnych dowiedzieliśmy się w piątek, że możemy przystąpić do tej akcji. I w związku z tym było mało czasu na to, żeby to rozreklamować. A że tydzień z internetem trwa w tym tygodniu, musieliśmy to zorganizować do 2 kwietnia. Ponieważ pracujemy do piątku, musieliśmy to zrobić w bardzo krótkim czasie, zorganizować cały pokaz, ale oprócz tego jeszcze też poprosić uczestników, poszukać uczestników, poszukać chętnych do tego, żeby tutaj przyszli zobaczyć. Niektórzy już są za pan brat z internetem i vlogi i inne nie robią na nich wrażenia, natomiast są ludzie, dla których to jest jednak czarna magia jeszcze.